Cześć! W tej serii kursów pokażę, jak wykorzystać własną postać, aby ją wrzucić do silnika Unreal Engine. W tym przypadku akurat wykorzystamy gotowy model, który można ściągnąć w linku pod filmem. Wybieramy pusty projekt, ponieważ stworzyłem wszystko samodzielnie. Możemy nazwać go jak tylko chcemy. Jeżeli uruchomimy pusty projekt, można zobaczyć, że poruszamy się tak jak w edytorze, czyli góra w dół, grawitacja nie działa, można zejść z planszy i zobaczyć, jak plansza wygląda z daleka. Na samym początku stworzymy podstawowe katalogi. Zacznijmy od nowego folderu. Tutaj będzie znajdował się nasz model postaci. Nazwę to folder cecha podkreśnik postać 01. W środku stworzymy dodatkowe katalogi, w których znajdować się będą wszystkie elementy postaci. Między innymi będą to obiekty typu mesh, a więc kilka plików składających się na strukturę postaci. Dodamy również katalog materials, w którym będą znajdować się dwa materiały postaci oraz tekstury, które postać będzie posiadać. Zacznijmy od tekstur. Najpierw przeciągniemy je po prostu z katalogu z teksturami, który można ściągnąć w archiwum. Pod filmikiem wybieramy katalog textures w katalogu cecha postać 01 i przeciągamy bezpośrednio na katalog textures. Jeżeli mamy jakieś niebieskie tekstury, no to on się pyta, czy to są tekstury normalek. W tym przypadku tak, więc dajemy OK. Ale jeżeli nasza tekstura jest głównie niebieska, taka jak tutaj dwie z tych czterech, to wtedy musimy zaznaczyć, że nie, że to jest tekstura, a nie tekstura wektorów normalnych. Teraz przeciągnijmy mesha. Jest to plik FBX, jednakże po przeciągnięciu go do katalogu mesh lub po prostu tutaj zobaczymy, że tych plików będzie więcej. Na początku zaznaczamy, że to jest skeletal mesh, a więc obiekt ze szkieletem, no i żeby zaimportował też model obiektu. Wszystko jest, powinno zostać tak jak jest, więc dajemy po prostu import i zobaczymy, że jest tych elementów kilka. Też ostrzeżenie, że nie ma tutaj smoothing group. Jest to element, który tworzy się w programie do grafiki 3D, tym bym się nie przejmował. Materiały przenosimy bez zmiany nazwy do katalogu materials, natomiast trzy pozostałe pliki, czyli szkielet, physical asset i sam mesh, przeciągamy do katalogu mesh. Po prostu przeciągamy i wybieramy move here. Wejdźmy do katalogu mesh. Mamy tutaj trzy różne pliki. Jest model, physical asset i szkielet. Wejdźmy do któregokolwiek, ponieważ można między nimi przechodzić dowolnie. Widzimy, że jest tutaj model, a tutaj pozostałe pliki, które są tutaj wymienione, czyli mesh, czyli również physics, który odpowiada za ragdolla tak zwanego, no i skeleton, czyli szkielet, jest tutaj. Ale zostajemy na meshu. Mesh, czyli obiekty 3D, można zobaczyć, jak wygląda. Można po lewej zobaczyć, że ma pewne tekstury. Jeżeli wejdziemy do skeleton, zobaczymy, że jest spis wszystkich kości. Obiekt musi mieć jedną kość nadrzędną i wszystkie muszą być jakoś hierarchicznie z nią połączone. Tutaj mamy akurat główną kość, która nazywa się root, a pozostałe po prostu z niej wychodzą. Tutaj mamy na przykład przedramię. Każda kość ma dopisane L lub R, które oznaczają prawą lub lewą stronę, jeżeli kość jest symetryczna. W physics możemy zobaczyć, jak ragdoll działa, czyli włączamy simulate i patrzymy, czy obiekt upada. Oczywiście to jest zliczone w czasie rzeczywistym, więc za każdym razem prawdopodobnie upadnie w jakiś inny nieco sposób. Jeżeli przytrzymamy Ctrl i prawy przycisk, możemy dowolnie chwycić za wybrany element postaci i zobaczyć, jak ona zachowuje się, gdy na przykład upadnie w inny sposób.